Z powodu trzeciej fali zachorowań na koronawirusa od 27 marca w całej Polsce mają być zamknięte żłobki, przedszkola, salony fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, sauny, siłownie, kluby fitness oraz sklepy wielkopowierzchniowe branży meblowej i budowlano-remontowej. Uczniowie szkół wszystkich typów nadal uczą się zdalnie. Działalność ośrodków sportowych ma być ograniczona tylko do uprawiania sportu zawodowego. Te ograniczenia są jednoznaczne. Tylko mogą korzystać z obiektów grupy, które są zrzeszone, te stowarzyszenia, które są zrzeszone w związkach krajowych, czyli tutaj mówimy o piłkarzach, o siatkówce i tak dalej, i tak dalej. Pozostałe grupy, czyli tutaj grupa okręgowa, B klasa, A klasa, tutaj jeśli by funkcjonowała, to niestety te zajęcia wszystkie są zawieszone, zamknięte dla indywidualnych, jak i również dla wszystkich amatorów typu oldboye. Zakazy dotyczą obiektów sportowych na zewnątrz i wewnątrz budynków w Policach i Trzebieży. Cały czas jest dezynfekcja, ozonowanie tych szatni, jeśli są jakieś większe zawody, tak jak teraz była siatkówka młodzieżowa, te pomieszczenia są ozonowane, żeby po prostu jak najmniejsze ryzyko było zachorowalności na naszych obiektach. Nadal są zamknięte hotele, teatry, kina, muzea i galerie sztuki. Nie funkcjonują sklepy w centrach handlowych, z wyjątkiem branży spożywczej, zoologicznej, aptek, drogerii, księgarni i salonów prasowych. Szczegółowe informacje o obostrzeniach można znaleźć na stronie gov.pl. 10 marca w ostatnią podróż wyruszył Aleksander Doba. Jego pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym w Policach. Żegnali go rodzina, przyjaciele, tłumy Policzan oraz przedstawiciele władz instytucji. Żegnamy dzisiaj bohatera, honorowego obywatela gminy Police, Aleksandra Doba. Człowiek niezwykły, człowiek wspaniały, człowiek bohaterski i człowiek, który rozsławił miasto Police, województwo zachodniopomorskie, Polska, również cały świat swoim wielkim wyczynem bohaterskim. Aleksander Doba był pasjonatem żeglarstwa i przygody kajakarskiej na wodach śródlądowych, potem na morzach i Oceanie Atlantyckim. Skakał na spadochronie, latał szybowcem, był sternikiem jachtowym. Jako pierwszy człowiek w historii kajakiem napędzanym wyłącznie siłą mięśni samotnie przepłynął Atlantyk z Afryki do Ameryki Południowej. Za ten wyczyn w plebiscycie National Geographic zdobył tytuł podróżnika roku 2015. Przyzwyczaiłeś nas, że kiedy wyruszałeś na swoje wspaniałe wyprawy, kiedy żegnaliśmy cię, w domu pozostawała pełna niepokoju pani Gabrysia i wraz z rodziną, natomiast my głęboko i mocno trzymaliśmy kciuki, bo wiedzieliśmy, że wrócisz, bo wychodziłeś cało z każdej opresji. Kajakiem opłynął Bałtyk i Bajkał. Zdobywał medale na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie górskim. Jako pierwszy Polak opłynął polskie wybrzeże z Polic do Elbląga i nasz kraj po Przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Otrzymał tytuł honorowego obywatela Polic i Swarzędza. Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku i Szkoła Podstawowa w Iwięcinie w Zachodniopomorskiem noszą jego imię. Olek zawsze promieniował dobrą energią. Zawsze zarażał nas uśmiechem, radością życia, pasją i również dzisiaj przy tej smutnej okoliczności myślę, że wszyscy chcielibyśmy, aby pozostał właśnie taki w naszej pamięci. Podróżnik został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w rozsławianiu kraju w świecie. 25 lipca Zwalne Zgromadzenie Polskiego Związku Kajakowego nadało tytuł honorowego członka Polskiego Związku Kajakowego Aleksandrowi Dobie. To najwyższe odznaczenie, jakie można zdobyć. Aleksander Doba zmarł 22 lutego po zdobyciu najwyższego szczytu Afryki, Kilimandżaro w Tanzanii. Pod koniec 2020 roku przeprowadzono przetarg na wykonawcę rozbudowy kompleksu rekreacyjnego nad Łarpią. Firma już w 2019 roku przystąpiła do prac. W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie odcinek ścieżki rowerowej od placu Chrobrego do mostu na ulicy Goleniowskiej.
place tematyczne dla dzieci, takie tereny dla różnych grup wiekowych, place zabaw, również dla dorosłych, dla młodzieży, siłownie plenerowe, tereny z umożliwiającym grillowanie. Powstaną tu również 4 pomosty pływające do cumowania łódek dla wędkarzy wraz ze stanowiskami do łowienia ryb i oświetlenie. Zostanie posadzona roślinność. Zakończenie prac zaplanowano na koniec sierpnia. Koszt to 6,5 miliona złotych. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Tereny nad Łarpią znakomicie nadają się do wypoczynku na łonie natury. Dzięki tej inwestycji rozwinie się turystyka kajakowa i żeglarska. W ubiegłym roku przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę nowej promenady w Trzebieży. W listopadzie podpisano stosowną umowę, a na początku roku wykonawca przystąpił do realizacji prac. Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2019 roku 2 mężczyzn podpaliło promenadę. W czasie pożaru nikt nie ucierpiał, ale obiekt uległ całkowitemu zniszczeniu. Zwiększyliśmy środki o 150 tysięcy złotych na modernizację monitoringu, który również częściowo został zniszczony w czasie pożaru. Promenada zostanie zbudowana w tej samej technologii, co poprzednia, czyli z tworzywa sztucznego. Oświetlenie będzie zasilane z sieci energetycznej, a nie za pomocą solarów. Wcześniejsze oświetlenie nie sprawdziło się, ponieważ w pasie technicznym Zalewu Szczecińskiego rośnie dużo drzew, które zasłaniały dostęp światła słonecznego. Zakończenie prac zaplanowano na koniec maja. Koszt inwestycji wyniesie około 3 milionów złotych. Każdego dnia w naszych domach powstaje bardzo duża ilość odpadów. W celu ich powtórnego wykorzystania należy je prawidłowo segregować. Odpady komunalne są podzielone na 4 główne frakcje: papier, szkło, metal i plastik oraz bioodpady. Reszta to odpady zmieszane. Opakowania takie jak słoiki, puszki metalowe bądź opakowania po jogurtach należy przed wyrzuceniem opróżnić z resztek jedzenia. Nie ma konieczności ich mycia, natomiast kartony po sokach mleku czy w ogóle kartony, butelki plastikowe, puszki metalowe przed wyrzuceniem należy zgnieść. Bioodpady należy wrzucać do pojemnika luzem, nie wolno ich wrzucać w workach foliowych. Ewentualnie można wyrzucać w specjalnie do tego przeznaczonych opakowaniach kompostowalnych bądź papierowych torbach. O tym, jak ważna jest dla środowiska selektywna zbiórka odpadów, wiedzą już dzieci w przedszkolu. Warto jednak przypominać informacje dotyczące zasad segregacji. W zabudowie wielolokalowej odbierane są 2 razy w miesiącu odpady wielkogabarytowe, czyli meble. Ze względów estetycznych prosimy o wystawienie takich odpadów dzień albo 2 dni przed planowanym odbiorem. Natomiast w każdej chwili odpady wielkogabarytowe bądź zużyty sprzęt RTV, AGD, lodówki, kuchenki, wykładziny zużyte można oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK, funkcjonuje w Policach przy ulicy Tanowskiej 8 na terenie firmy Transnet. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od 10 do 18 oraz w soboty od 8 do 14. Do PSZOK-u można również oddać odpady rozbiórkowo-remontowe w limicie 500 kg na daną nieruchomość, to jest limit roczny, a także opony po samochodach, od samochodów osobowych w ilości 12 opon również rocznie. To oddajemy do PSZOK-u. Przeterminowane leki można oddać w aptekach na terenie gminy Police. Do pojemników wrzucamy same blistry bez kartoników. Segregacja jest niezwykle ważna, by odpady nie trafiały na składowiska, gdzie szkodliwe związki chemiczne dostają się do gleby i ją zatruwają. Od 1 stycznia tego roku ruszyła nasza strona www.odpady.police.pl, na której znajdują się wszelkie informacje na temat szczegółowych zasad segregacji odpadów, harmonogram wywozu odpadów, zasady płatności za odpady oraz zasad składania deklaracji. W razie pytań mieszkańcy mogą też uzyskać informacje w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach pod numerem telefonu 91 43 118 38.